Siemanko wszystkim, z tej strony Maxio36 i witam was w kolejnym odcinku z otwierania Pixelboxa. Przed nami leży kolejna paczuszka. Jest to paczuszka z lipca 2024. Ostatni Pixelbox, czyli ten, który tutaj możecie zauważyć. Co prawda niestety był 6 miesięcy temu, czyli jakby nie patrzeć, dwukrotność tego okresu, który wrzucam mniej więcej kolejne paczki, czyli te przysłowiowe 3 miesiące. No niestety będę mówił jak jest. Przez te 6 miesięcy nie zauważyłem niestety Pixelboxa, który mnie po prostu zaciekawi. Bo jak wiadomo, nie wszyscy muszą wiedzieć, Pixelbox to paczka, w której możemy znaleźć różnego typu geekowskie przedmioty. Czapki, koszulki i różnego rodzaju figurki i tak dalej mógłby wymieniać, które łączy jeden wspólny temat. Ten temat co miesiąc jest inny, choć teraz tak naprawdę to troszeczkę się pozmieniało, bo jak kiedyś ten temat był wrzucony i wokół tego były dodawane właśnie jakieś merchowe rzeczy, tak teraz troszeczkę twórcy Pixelboxa poszli w inną stronę, mianowicie wrzucają takie jakby marki, jakie będą w paczce, i jak ostatnio było tak, że wrzucali powiedzmy dwie marki takie zrealizowane i coś wokół nich też były inne marki, tak teraz z tego co zauważyłem właśnie chyba zaczynając właśnie od tej paczki wrzucili dwie marki i tylko wokół tych dwóch marek będzie ta paczka. Teraz jest w sumie końcówka lipca. Z tego co zauważyłem, jaka jest paczka sierpniowa, jest to paczka, której niestety nie jest w moim guście. Jest to paczka jednego tematu, a mianowicie jest to paczka Harry Potterowa, czyli można tak powiedzieć. I tylko wokół Harry'ego Pottera to się będzie obracać. Może jeżeli będą fajne paczki właśnie obracające się wokół jednej, dwóch marek, które mnie zainciekawią, no to oczywiście będę kupował, będę nagrywał specjalnie dla was, tak jak na przykład w przypadku tej paczki, bo to jest pierwsza właśnie od 6 miesięcy paczka, która jakkolwiek wpisuje się w te moje zainteresowania. No w sumie nie będę przedłużał, bo nie ma co. Zobaczmy, co tak naprawdę ta paczuszka skrywa i co z niej możemy wyciągnąć dzisiaj. No to tak jak przed chwilą powiedziałem, zajrzyjmy do środeczka. Pewnie obwolutki mojej ukochanej nie ma. Już nie będzie niestety, chociaż... Nie, niestety. Dobra, nie będę odsłaniał. Jak widać, jest to temat około Marvelowy. A co dokładniej, to zaraz zobaczycie. Dobra, tak jak w sumie zaczęliśmy od tego, znaczy co pierwsze zauważyliśmy, to od tego zacznijmy. Jest to kubeczek Marvelowy, Spider-Manowy. Spider-Man logo mag. Kolor taki szary, chropowaty. Na środku oczywiście logo czerwonego pająka. Otwórzmy go sobie. Jest to taki, no bym nawet powiedział, że to taki trochę kufel. Tego typu kubeczek. Dobra, kufel nie. Ile on może mieć? Pół litra. No, nawet fajny. Taki trochę wydaje się jak zrobiony z kamienia, taki ceramiczny, fajny. Nie ma napierdzielone jakieś miliona rzeczy, jest po prostu szary kubeczek. Gdzieś tam w tle mamy coś a la sieć, no i po środku logo czerwone Batmana, chciałem powiedzieć, Spidermana. Okej, okay, no to lecąc dalej, oczywiście naklejeczka. Co tu mamy? Logo Spidermana. Mamy logo, czyli tak można powiedzieć, Ironmana. Czyli jak już powiedziałem, tak teraz już zrewiluję, że mamy
Tak, dokładnie. Pixel Box, lipiec 2024. Markę właśnie Spider-Man, markę Iron Man. I lecimy dalej. Lecąc po lewej stronie. Figurka. Miles Morales. Z tego co widzę. Widać dobrze? Proszę fokus. Jest chyba dobrze. O, widać mnie. Dzień dobry. Miles Morales. Aha, tu jest jeszcze cloak. Co? Cloaking Effect. Marvel. Superman. Collectible. Superman. Collect them all. Czyli, że co? On jest taki trochę czarny, a trochę prześwitujący. Taki bezbarwny. Tutaj trochę widać. Później na podsumowaniu troszeczkę spojrzymy, jak to wygląda. Chociaż kurde. Dobra, dajcie sekundę, zobaczę. Dobra. Tak mianowicie wygląda pan Spider-Man aka Miles Morales prawdopodobnie. Mamy taką podstaweczkę, która imituje budynki. Mamy pana Spider-Mana z liną, siecią w ręce. No i to jest to, co niby było napisane na pudełku, czyli że on jest w ukryciu. Cloaking. Ten tył taki trochę niekoniecznie. Tutaj imituje jakby tło. No, taki o. Jakby się przyjrzało troszeczkę bliżej, to nie jest jakiś piękny, ale jest jaki jest. Dobra, przejdźmy dalej. Dajmy go tutaj gdzieś do środka nawet. To co ostatnio... What? To co ostatnio było i zapomniałem o tym, mianowicie przegląd broszurki na sam koniec, przeczytanie co tak naprawdę w środku było. Ostatnio zapomniałem i dopiero potem sobie przypomniałem. Więc to muszę pamiętać po zobaczeniu wszystkich itemków, przeczytamy, czy czegoś nie zapomnieliśmy. A tutaj już się wyłania bardzo enigmatyczny Iron Man. Figurka Iron Mana, Funko Pop. Tak jak za każdym razem mówię, są miłośnicy i ludzie, którzy nienawidzą tych figurek. Ja jestem gdzieś bliżej właśnie miłośników. Co my tu mamy? Jakieś takie kurcze? Co to jest? Marvel, Iron Man, Bubblehead. Co to jest za jakaś specjalna edycja? Tylko co to jest za specjalna edycja? Jakaś taka kurcze, kolorystyczna, halucynogenna. Mamy tak, Kapitan Ameryka, Iron Man, Thor, Doctor Strange, Spider-Man. Ten Spider-Man spoko wygląda, chociaż ten Iron Man też nie jest taki troszeczkę... Nie wiem dlaczego, ale pierwsze co mi się skojarzyło to transformerowy Iron Man. Jakiś taki auto różowy. Nie wiem, otwórzmy, zobaczmy jak to wygląda, chociaż kurczę... Nie wiem. Nie wiem czy będę go otwierał, zobaczymy. Na razie niech stoi tutaj. Co nam tu zostało? Koszulka. O. A i jeszcze to co zawsze, czyli przypineczka z grafiką tą samą co na naklejce. Dobra. I tutaj wziąłem już koszulkę za kadr, żeby zobaczyć najpierw samemu, a potem pokażę wam. No cóż. Pierwszy raz się spotykam z czymś takim, mianowicie pokażę wam coś, co już widzieliście, mianowicie naklejka z grafiką. A teraz zobaczycie wzór na koszulce. Mianowicie dzisiejszy wzór jest dosłownie taki sam jak na naklejce, więc nie jest to nic jakoś superowego, ale poprzez ten swój minimalizm też on wygląda spoko. Bo na przykład ostatnie koszulki, które... Nawet nie pamiętam, czekajcie, jakoś to tak tam... O, powinno być widać w całej okazałości. Ostatnie koszulki, które były napstrokacone powiedzmy milionem... Znaczy grafik, no ale ostatnio jakby nie patrzeć. I ta Wiedźminowa była spoko i ta z One Piece'a też była spoko oczywiście.
Jak byście chcieli zobaczyć, jak one wyglądają, tutaj zapraszam do playlisty. Ale na przykład niektóre z tych, z Marianów, to one były takie, że tak jakby były białe zamiast żółte, one by były o wiele lepsze. Chociaż ta One Piece'owa też mogłaby być bardziej biała niż taka żółto-pomarańczowa, bo to wygląda jakby to było takie bardzo stare i zżółkłe. Na szczęście tutaj całe białe, całe zielone. Już mi dogrzewa. W ogóle zapomniałem powiedzieć, że nagrywam to w miarę rano, żeby u mnie w pokoju było w miarę komfortowo do siedzenia, bo dzień w dzień nie ma temperatury poniżej 30 stopni. Mimo że mam wszystkie wiatraki powłączane, pootwierane okna, i tak jest zaduch i mordęga. Więc tak, już może mi trochę dogrzewać, ale nie będę długo gadał. Tak, mamy bardzo fajnie pokazane i biały, i czerwony, i niebieski kolor. I nie są one jakieś takie bardzo kontrastujące albo nienaturalne. Są takie, jak powinny być. Tutaj oczywiście, żeby troszeczkę opowiedzieć, chociaż nie ma co, to takie wpisanie trochę Iron Manowego i Spider-Manowego świata jest przedstawione właśnie w postaci znaku Yin i Yang. Chociaż troszeczkę, bo jakby nie patrzeć, Yin i Yang to jest dobro i zło, które się przeplata i jest równowaga. A tutaj trochę, patrząc już tak wyniośle o tematyce, jakim jest znak Yin i Yang, to tutaj tak przeplatanie między światów, no niby tak, ale z równowagą to nie ma nic wspólnego. Tu mamy jeszcze jakieś oczywiście znaczki, które po cholera wiadomo, czy po himalajsku, czy po jakiemu to one są. Te chmurki też tak cholera wie po co. Dobra, zobaczmy w takim razie, co tutaj mamy. Standardowe. O, to jest dokładnie to, co powiedziałem na samym początku, czyli sierpniowy Pixel Box, czyli tylko Harry Potter. Ja jakoś nie jestem Harry Potterowy, więc jeżeli już, to może za 2 miesiące coś się pojawi. Ja cały czas patrzyłem dosłownie dzień w dzień, patrzyłem co, jaki ma być sierpniowy temat, bo liczyłem, że będzie coś z Elden Ringa i zrobią coś około właśnie z racji na wypuszczone DLC, które właśnie jestem praktycznie w końcu. Znaczy od 11 godzin przechodzę ostatniego bossa, więc, ale nieważne. Harry Potter. Harry'ego Pottera nie będę kupował. Może za 2 miesiące będzie coś fajniejszego, to kupię i jakoś się odwdzięczę za te 6, no jakby nie patrzeć, półroczną przerwę. Dobra, ale sprawdźmy, co znaleźliśmy w tym Pixelboxie. Mianowicie patrolujący pajęczak, czyli licencjonowana figurka Diorama ze Spider-Manem. Czyli to jest... Gdzie to jest? W środku. Nie. Ten pan. Co my dalej mamy? Wakacyjny blaszek, czyli licencjonowana figurka Funko Pop ze specjalną edycją Ironmana, która jest też pod koszulką, ale to nie będę wyciągał. Idealne, czyli dostępna tylko w tym Pixelboxie i Pixelboxie mi limitowana naklejka i przypinka, czyli standardzik. Połączenie, czyli dostępna tylko w tym Pixelboxie i Pixelboxie mi limitowana koszulka. Nic ciekawego. No i ostatecznie pajęczy kokon, czyli licencjonowany kubek z motywem Spidermana. Kurczę, ciężko mi coś powiedzieć, bo tych itemów było dosłownie 3. Kubek i 2 figurki i koszulka, no to 4. Ja jestem raczej zwolennikiem, żeby była jedna figurka i jakiś inny, większy przedmiot i mogą być jakieś duperele, niż chociaż te 2 figurki też. Ja zawsze się cieszę, jak są czapki, bo ja z tych czapek używam. Moją tą czapkę torową to już mam tak przechodzoną, że żyło. Czapkę z Wiedźmina też mam przechodzoną. Jeszcze 3 inne czapki, które też są z Pixelboxa, leżą. No i tak, jakbym miał podsumować, co mi się najbardziej podoba, to chyba kubek, bo no, po prostu użyteczna rzecz. Co bym najmniej powiedział, to chyba ten Spider-Man, bo jest tak średnio wykonany. Z Iron Manem w sumie, kurczę, nie wiem co zrobić, bo
Jak są zwykłe te figurki, to sobie rozpakowuję i daję na półeczkę. A z racji tego, że ten Iron Man, w sumie sięgnę po niego, jest z jakiejś specjalnej edycji, to nie wiem, czy ja go sobie po prostu nie zachowam w takiej formie. Zresztą tutaj jest kurde trochę. I on będzie mi stał po prostu w pudełku. A jak będzie jeszcze jakkolwiek fajnie wart za x czasu, to może sobie go odsprzedam albo coś. Więc na razie będzie w pudełeczku z tobą. Dobra, to chyba nie będę przedłużał. Zaraz zapraszam do przeglądu wszystkiego w moich tych takich pokręconych formach. A ja mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam do... No w tym momencie na YouTubie nic się praktycznie nie dzieje, więc zapraszam na Twitcha. Tam streamuję praktycznie co 2-3 dni. Dobra, nie przedłużam. Dzięki wielkie jeszcze raz. I zapraszam do przeglądu tego wszystkiego, co mamy tutaj